Hej, a ludzie i ludziska, z tej strony Recyk, a to jest kolejny odcinek Grand Theft Auto San Andreas. No i co, i zaczynamy, tak jak sobie zapowiedziałem w poprzednim odcinku, od misji dla Crusha. I powiem wam tylko tyle, że trochę mnie martwi fakt, że te misje znajdują się stosunkowo blisko mojego pierwszego domu w Las Venturas. Także no zobaczcie sobie, tutaj jest moja kryjówka, czyż nie? Czyż tak? A zaś tutaj, nieco dalej, misje dla Crusha. Czyżby mnie wywęszyli? Czy o co chodzi? Żądam wyjaśnień! Dobra, właściwie to mi nic nie wyjaśnią panowie Tenpenny i Pulaski, ale po prostu no... To mnie tak troszkę zastanawia! Czy to jest przypadek, czy może to raczej to jest coś w stylu, że nie sądzę? A dobra, wiecie co? Zostawimy sobie to... O! Zostawimy sobie i będziemy podziwiać dzieło zniszczenia. Jeszcze jeden telefon, o proszę bardzo. Katalina, come on! Just say what you gotta say. I ain't interested in a stupid game. Stupid games? This is my heart you play with. What? Look you, damn! Gotta change my number. Zdecydowanie musi zmienić numer. Bo to już jest po prostu, nie wiem. Dla mnie to już jest choroba po prostu to, co Katalina wyrabia. Dobra, to zobaczymy sobie zaraz. Co ten pociąg zrobi z naszym ZR-350, którym tutaj przyjechałem na miejsce. O ile ten pociąg łaskawie pojedzie. A mógłby pojechać. Czy on się tam rusza? O, dobra, już jedzie. To zobaczymy. Czy się zatrzymał spokojnie przed tym samochodem, czy może raczej rozpędzi się i zniszczy go. Uderzy. Uderzy! To było aż tak... To było tak bardzo efektowne. To było takie efektowne, że po prostu... Wow! To nic na mnie nie zrobiło wrażenia. Tam jeszcze ktoś w ogóle tam jakieś dziwne wiksy odwala. Ale dobra, mieliśmy się zająć misją, no to zajmujemy się misją. Okej? Okay? Defraudacja. Hello, Carl. Been a long time, huh? Yeah, I was starting to miss you guys. Now, why don't I believe you? Get over here! Now, things have developed since the last time we met. Despite our best efforts, the gig's nearly up. I'm sure you'll find some way to keep your badge. Your kind always do. You still don't get it, do you, Carl? This ain't about keeping some fucking badge! Hey, listen to the man! We all the same, Carl, you, me. No, bo jesteście ciężarni. Somebody steps on me, I gotta step on you. Where's Hernandez with that fucking meat? He's been gone too long, Tenpenny. Getting a little edgy, fellas. How you like that, you piece of shit? That give you any idea how edgy I am? Whoa! Get up, bitch! Tylko różnica między sudziem a Tenpennym jest taka, że Tenpenny może legalnie kraść i go nie oskarżą za to, bo wiecie, policjant! Jakieś teczki obciążające was zgaduje? Yep. O to chodzi? Mam odwalić za was czarną robotę? Oczyścić wasze dobre imię? Nie zdziwiłbym się, jakby właśnie o to chodziło i... Wow, wow! Dobra. Lecimy, bierzemy tego Banshee, już nie będę się nawet przejmował tym wanted levelem. A w sumie nawet nie będę musiał się nim przejmować. No, bo pan policjant sobie grzecznie odjechał, nic nie widział, nic nie słyszał. Przymknął oko na mój występek. No. A w sumie to właściwie wykorzystałem niedokładności systemu, ten shit. No dobra, to w każdym razie mamy kolejną robotę do odwalenia za Tenpenny'ego i Pulaskiego. I oczywiście, co to jest? Zabicie kogoś. No, także znowu będziemy musieli czyścić tutaj ich dobre imię. W sensie ich szargane dobre imię, a w sumie nie bezpodstawnie jest ono szargane i w ogóle mają na nich dowody i pojawił się pociąg przede mną. No co to za ludzie, no. Żeby się pociąg tak bezczelnie przede mną pojawiał, no. Nie wiem, jakieś ostrzeżenia, albo coś, jakaś syrena, albo coś by się przydało. Byłbym bardzo wdzięczny, jakby takie info dostał. Dobra, teraz się zastanawiam, czy się Lewiatan tutaj pojawił i... Pojawił się w rzeczy samej. Tylko z drugiej strony Hunter z nimi zniknął. A ten Hunter to uczciwie zdobyty Hunter, którego to po prostu ładnie zdobyłem, zdobywając wszystkie złote medale, jeśli chodzi o szkołę latania. Zresztą nawet parę razy było widać, jak on się stoi sobie na lądowisku. And shit. Trochę to przykre, że teraz być może nie będę miał do niego dostępu i w ogóle. W ogóle to by było takie trochę smutne, jakby się okazało, że... Jako, że odblokowałem tego Lewiatana, to już nie mogę mieć dostępu do Huntera. To by było naprawdę przykre. Ale z drugiej strony pod koniec też odblokujemy całkiem fajny samolot.
Też całkiem fajny pojazd, którym też będzie można robić i zamęt i zniszczenie. Ale co to będzie, to się przekonacie, no mniej więcej pod koniec gry. I to będzie przy okazji jedna z trudniejszych misji, bardziej upierdliwych. Dobra, a póki co naszym głównym celem jest... na pewno nie pojechanie tutaj, bo... Ej, wait a second, skoro mam szybki samochód, skoro mam tego Banshee, to myślę, że mogę spróbować wjechać... O, tutaj, rozpędzić się i sprawdzić, czy doskoczę. Przeskoczę cały ten wąwóz. Okej, tylko ustawmy się najpierw ładnie, a? Dobra, myślę, że tu będzie spoci. Okej, jest dobrze i lecimy z tematem. Pokaż na co się stać, malutki. Tylko w sumie byś się jeszcze nitro przydał tutaj w tym Banshee. Ale zobaczymy, może się uda. Może się uda. Dasz radę, mały. Dasz radę. Lecisz po złoto. Dla nas, w tym momencie, dla wszystkich. Lecisz. Czy doleci, czy on doskoczy do tego punktu, gdzie chce? Poleciał! Poleciał! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Tylko CJ nie spadnie. Dziękuję. Dobra, teraz to sobie mogłem spaść, ale przynajmniej jest ta nagroda za wyczyn kaskaderski, to, co mnie naprawdę bardzo mocno grzeje w tym momencie. No, najważniejsze, że się udało. A to, że tam lądowanie trochę nie pykło, to już tam taki mały, nic nie warty uwagi szczególik. Dobra, i z tego co ja pamiętam, to mi się w tym momencie przyda karabin snajperski. Jeśli chodzi o tę misję przynajmniej. Dobra, ale zanim karabin snajperski, to ja najpierw bym tam trochę podbiegł, żeby mieć jakiś lepszy widok. Ale ogólnie widok to będę miał fatalny na sytuację. No bo wiecie, burza piaskowa i te sprawy. Chociaż, tak patrzę, dobra, nie ma tragedii. W tym momencie jakoś specjalnie tragedii nie ma. Dobra, tam jest dwóch, tam jest kogoś za kaczem. Czy któryś z nich ma snajperkę? Chyba ten ma, nie, ten ma akacza. AK. Nie no, generalnie wszyscy mają tutaj akacze. Dobra, to myślę, że mogę zacząć się zajmować oczyszczeniem tematu. Także, bang! Zauważyli... Jak mnie zauważyli? Come on! Niby jak, niby z jakiej paki? Dobra, no to pyk, cel ucieka helikopterem. What? Żyliby z jakiej paki ucieka helikopterem. O! Ta ucieka helikopterem! Cel został... Wow! Ej, to tak się da? O kurde. Trochę nie wiedziałem, że się tak da. Ale z drugiej strony, skoro da się, no to mnie to niezmiernie mocno cieszy w tym momencie, że się da takie coś zrobić. Dobra, ale zanim cokolwiek, to tak. Ciebie zdejmiemy sobie. I dobra, i myślę, że możemy przechodzić do szturmu. W postaci Spasa. A, nie, bo tam widzę, że kolega mnie ma bardzo ładnie na widoku, więc trzeba się nim zająć. O, proszę bardzo, jaki ładny headzik nam wskoczył. O, teraz tamten gościu też może nam sprawiać problemy. Wow! Dobra, wy możecie być trochę bardziej problematyczni w tym momencie. No, pykło. Wow! Czego ty się spodziewałeś? Mam doświadczenie w Counter-Strike'u, co ty myślałeś, że mnie możesz załatwić? Seriously? Ej, dobra, wait a second, zanim cokolwiek zrobimy, to tak, wychylić się w ten sposób i czysto. Także można tę czuszkę... I tyle w temacie misji? Już cała misja w ogóle? Po sprawie? Ej, szybko to zleciało, bez kitu. No i co, i teraz jakiś telefon od Tempenego? I w ogóle cały czas słyszę ten śmigłowiec, jakby leciał albo coś. No to zobaczymy zaraz, czy ten śmigłowiec gdzieś poleciał, czy coś się z nim stało. Bo tak mnie to trochę zaczyna zastanawiać, bo słyszę właśnie ten dźwięk helikoptera. Tam gdzieś na dole coś, czy nieszczególnie? No nie, nie bardzo. Za to jednego jestem pewny, mogę sobie zachować ten helikopter na pamiątkę. Ale dobra, przede wszystkim, co by było jakbyśmy ten, jakby nam się nie udało zabić tego typa w helikopterze i on by poleciał. No to my byśmy musieli wziąć ten helikopter, w sensie musielibyśmy zraszować się do tego helikoptera całe to miasteczko, a potem byśmy lecieli chociażby nad strefą 51, a tam już potem przez całe Las Venturas i na końcu ta ucieczka by się skończyła się w Las Venturas i tam byśmy mieli, no, chyba, z tego co pamiętam, to chyba dość srogi poziom poszukiwania. Ale tego już nie jestem do końca pewien, czy to byłby srogi właśnie poziom poszukiwania. Bo nigdy jakoś ten... nigdy jakoś tego na własnej skórze nie odczułem. Dobra, CJ, wysiadamy. I sprawdźcie, czy jest jakiś telefon? Bo z tego co się orientuję, to chyba powinna być jeszcze jedna misja dla Tenpenego. Która póki co chyba nie chce się striggerować albo coś. Dobra, w każdym razie. Jedna co chcę zrobić, to na pewno misję dla Mad Doga. Skoro już jesteśmy w tym miejscu, no to się zajmiemy właśnie tym tematem. I ta misja dla Mad Doga będzie trochę łatwiejsza niż misja dla Tempeniego, którą mieliśmy teraz w tym miejscu. O, w międzyczasie możemy... O właśnie, zobaczmy, czy... A jest, Hunter się zespawnował. Tylko, że zamiast Lewiatana. A, czyli to jest mniej więcej jak w szkole motocyklowej, że
na zmianę się spawnuje albo Leviathan, albo Hunter. No osobiście wolę, jak się spawnuje ten drugi, no jak Hunter się spawnuje, bo z nim to przynajmniej jakoś się można fajnie zabawić. Wiecie, działka, wyrzutnie rakiet i te sprawy, zniszczenie, przy okazji łatwe wykonywanie tego misji dla stróża prawa. To, że tam się czasem nabija wanted level, to tam małe piwo. To tam nie jest jakiś szczególnie duży problem, bo ten sobie zawsze można jakoś zbić różnymi metodami. A jakie to metody? No to chociażby zbieranie łapówek, czy to przemawianie out of pain sprayu. No, także metody są różne. Są drogo ciekawe, czy udałoby się jakoś utrzymać ten... czy jakoś długo by mi się udało utrzymać i poziom poszukiwania w Hunterze, mając taki cenę... Nie, inaczej. Czy długo by mi się udało przetrwać, jakbym miał co najmniej piąty poziom właśnie w tym Hunterze? I póki co to obiekty mi się niespecjalnie chcą spawnować, co mnie trochę martwi, nie powiem, że nie. Na dół. I dawaj, tędy. O! Ja chcę tym ładnie wylądować. Chcę tym tylko ładnie wylądować. Także proszę zejść i z drogi i... bang! Pięknie. O, nawet jeszcze trochę tam co nieco przejadą. O, możemy jeszcze tego Mavericka ewentualnie popchnąć sobie, jak chcemy. Ale tego nie chcę robić i... Jezu, tam ktoś człowieka przejechał. I co oczywiście robię? Zbieram kasę po nim. Bo wiecie, no co z tego, że mam 600 tysięcy? To zawsze jakiś dodatkowy grosz. Dobra, kolejna misja. Mad Dog. Jump! Come on, jump! Come on, man, jump! Oh, you got it! Hey, what's happening? Who's the idiot? Eh, some washed up rapper. It's Mad Dog. Used to be a real chart-topping cat, real player. Mad Dog? Jump! Oh, man. Jump! Come on! Lost all his money in the casino and went botso. Hey, Mad Dog! What you doing up there, fool? Come on, come on, do I know you? Already. Don't be a wuss. I don't think so, come so on, shut jump. The fuck up. This is the end. So, fuck. Yeah. You still got it? You still gangster? I don't give a fuck no more. My manager got killed. Some asshole stole my rhyme book. Shit is rough. All the kids like this Loco G or whatever the fuck his name is. Some fake gangster rapper bullshit. Liquor's my only friend. Just zrób coś! Manager, baby. You looking at him. I hate y'all! Just come in off that ledge, man! Hey, don't talk him out of jumping. We got good money on this. Yeah, good odds, too. Damn, this town is cold. Man, jump! Hey, you stay the fuck away! Stay the fuck away! Down. I'm the best rapper in the universe! I'll jump! Oh, hell no! I gotta catch this fool! No, w sumie to mu trochę współczuję. Bo właśnie ukradliśmy mu tę księgę rymów, zabiliśmy jego menedżera, plus jeszcze OG-Lock właśnie zdobył jego cały fame. No jeszcze, żeby było jeszcze na domiar wszystkiego, trochę przypomina Kanye Westa. Szczególnie to ostatnie jest przykre. Sorry, nie teraz mamy czasu na to. Nie ma czasu na wyjaśnienie, zaraz tutaj zginie dobry raper. Co? Nie. Dog, nie skoczysz. No way. Złapmy Doga, gdy będzie skakał. Nie! Dobra, spokojnie, ogarniemy to. Najważniejsze jest tylko to, aby trzymać się w miarę równo z tym, gdzie on jest mniej więcej. I patrzeć, kiedy zawraca! Nawet nie trzeba skręcać, to jest dobra wiadomość. O, spokojnie. Chill. O, zawrócił. Jeszcze troszkę. Chyba będzie skakał. O, no, prawie. A. I co teraz? Skaczę. Podjeżdż jeszcze troszkę, CJ! O! Co?! Gdzie on spadł?! Na dach spadł! O kurde! No to mamy przypał! Zabiliśmy Mad Doga. Fuck my life. Dobra, trudno, zrobimy to jeszcze raz. Dobra, pomijamy to. To też chcę pominąć. Znajdź sposób na ocalanie Mad Doga, zanim skoczy. Spokojnie! Zrobimy to jeszcze raz. Tyle razy to będzie trzeba zrobić, to tyle razy będę próbował właśnie się tym zająć. Bo to jednak jest poważna sprawa. A może rzecz była w tym, że źle podjechałem do tego? Że muszę w ten sposób? Wow, to tutaj są różne teksty? Wow. To, że się udało się inne teksty poznać przy okazji. Dobra, zobaczmy. Spokojnie. Dobrze przynajmniej, że mamy jakieś country tutaj w tle. W ogóle śmieszna sprawa, bo tak naprawdę pierwszy raz mi się zdarzyło podczas ogrywania San Andreas, żebym zabił Mad Doga. Do tej pory mi się zawsze udawało go ocalić. Ale być może to właśnie chodzi o to ustawienie auta, że inaczej teraz ten wóz zostawiłem, więc...
O fuck, teraz najgorsze jest to, że go nie widzę. O, teraz się uda. Uda się. Yes! Dobra, żyję. Teraz tylko to, żeby dojechać. Ostrożnie odwieźć Meddoga do szpitala. Każda stróżka. Second to nobody else, homeboy. And the name's Carl. Thanks, Carl. Jezu. No to stary, naprawdę musiałeś dać do pieca. Dobra, puśćmy mu dobre rapsy. Może nie wiem. A, drog, miałem playback FM. Puśćmy mu klasyczny, dobry rap. Chociaż z drugiej strony to, co leci na Radio Los Santos. Puśćmy mu jakiś dobry rap, jakieś dobre rapsy. No, Radio Los Santos, myślę, że to będzie pasowało do tego. Ciekawe, czy to jakoś skomentuje. A może jest trochę zbyt pijany, żeby właśnie teraz cokolwiek skomentować właśnie w temacie rapsów. W sumie to byłby taki trochę fajny bajer, jakby tak komentował. O, that's a good stuff. Albo, man, turn off this shit, I can't hear this. A znacznie, I can't listen to this. To by było trochę bardziej logiczne. No i dobra, najtrudniejszy za nami, Meddog dowieziony. No i co, i mamy jego wdzięczność. I co dalej w temacie będzie? Okej? Okay? Ja rozumiem, że Meddog w tym momencie jest pijany i niespełna rozumu, ale z drugiej strony, czy mianowanie CJ-a na menedżera to nie jest aby trochę zbyt ryzykowne posunięcie? No bo CJ to chyba jednak nie ma jakiegoś takiego w 100% ogaru, jeśli chodzi o te tematy. By musiał przejść jakieś szkolenie szybkie albo coś. Ej, w ogóle jedna rzecz, zanim cokolwiek, to chcę wysiąść i sprawdzić, czy będzie telefon. No nie, nie ma telefonu od ten Penny'ego. Ani też misji od niego. A może jest już ona oznaczona, tylko ten... Tylko coś tutaj nie trybi w tym momencie? Nie no, nie ma nic oznaczonego, bo gdzieś mniej więcej tutaj się ta misja powinna zaczynać. Tam, gdzie mniej więcej... Mieliśmy chociażby misję dla Torino. O! Dobra, anyway. Co możemy w tym momencie zrobić? Bo mamy jeszcze trochę odcinka, także no myślę, że może na przykład, nie wiem, misja dla mafii? Tak, myślę, że chyba tym się możemy zająć albo coś. Bo to były akurat takie dwie szybkie misje, co prawda misja dla Meddoga mogła pyknąć trochę szybciej, no ale niestety, no... Nie trafiłem, jeśli chodzi o samochód, w sensie... Źle się ustawiłem, by go uratować. Chociaż teoretycznie mi się wydawało, że to było dobre ustawienie. Ale że gra to inaczej zinterpretowała, no to już trochę nie mój problem. Wow. To było akurat bliskie spotkanie z radiowozem. W sensie, to by było bliskie spotkanie, bo na szczęście udało mi się tego uniknąć. Telefon? Nie, żadnych telefonów. Dobra, zobaczmy. Czy może to jednak po jakichś konkretnych misjach się ta misja dla Tempeniego triggeruje? Bo pamiętam, że... Nie, dobra, już nie pamiętam dokładnie, kiedy ta misja się triggerowała dokładniej. Także po prostu róbmy swoje, czyli róbmy kolejne misje, czyż nie? Czyż tak? No, a kolejna misja brzmi... Swobodne lądowanie. O nie, ja tę misję pamiętam! To może być złe! Well, well, well. What do we got here? Salvatore Leone. Who's this pretty thing? I don't usually do this kind of shit, you know. I like this girl. What's your name, kid? Maria. And the service is not included. Pay the woman, you fat fuck! You heard the bird. Come on. Salvatore zrobił stonego swojego doradcę. O Jezu. See you later, guys. And who's this asshole? The name's Carl Johnson, sir. Before working with Mr. Rosenberg here, I had the pleasure of doing business with your son, Joey, back in Liberty City. You know my Joey? I like that. So, kid, what can I do for you? Well, Ken, a vouch for me, I'm a straight killer. Oh, one-man fucking army. A real dependable. Total fucking maniac, too. You know, the Ferrellis are sending over a crew to hit me. Their flight gets in soon. Traveling as a string quartet. I was gonna send some of the boys over as a little welcoming committee. But, maybe you can take care of it. Thank you, sir. I guarantee you, you won't regret this. Maybe I should go home. You stay where you are, Rosenberg. I don't want you getting yourself lost. W ogóle ja się zastanawiam trochę. Na czym oni tak wiszą? I gdzie? Bo tak mi to trochę zastanawia. Nie powiem, że nie. W sensie Kenny Maker. Gdzie oni tak leżą? Gdzie oni tam w tym momencie wiszą? Czy oni za oknem gdzieś, czy w jakiejś innej sali albo coś i nie wiem.
Czuł, że to jak Rosenberg wstaje, to jest jakaś forma tortur albo coś i Rosenberg musi tam cały czas siedzieć? To mnie tak trochę zastanawia. W sumie zawsze mnie to zastanawia, ale co do tego, co do tej misji, czemu ją uznałem za taką złą? No to miałem z nią swego czasu pewne spore trudności, jeśli chodzi o zaliczenie jego tego konkretnego elementu związanego właśnie z tą misją. I w ogóle, czemu musimy wziąć akurat tego jednego konkretnego Dodo? Jak tam na tym pasie startowym stoją dwa. Równie piękne, równie zadbane i gotowe do lotu. No ale dobra, skoro gra mi każe wziąć tego Dodo, no to wezmę tego Dodo. I po sprawie. Samolot z zabójcami ma wkrótce wylądować. Musi go przechwycić zanim dotrze do Las Venturas. Aha, no dobra. Dobra, i tutaj z tego co pamiętam, to podwozie się nie chowa niestety. I przy okazji Salvatore to tam wspominał nam, że mógłby wysłać swoich chłopców. W sensie, żeby zrobili tę robotę, ale stwierdził, że może my się bardziej przydamy. Pewnie mu chodziło o to, że ten, że nikt nie spodziewa się czarnucha pracującego dla mafii, albo coś w tym stylu. To też jest w sumie opcja, bo jednak no, ja bym się osobiście trochę bardziej spodziewał przy takiej zapowiedzianej, tak zwanej wizycie, że mnie przywita jakiś komitet powitalny w postaci moich sługusów, niż żebym miał przylecieć po mnie jakiś taki czarnuch pokroju CJ-a. I przy okazji jeszcze tego, co tam mówił CJ, przy okazji współpracy z Joe Leone. No to cóż, to było akurat takie coś. Nie było to pokazane nigdy w grze, było pokazane na jakiejś takiej swego rodzaju zajawce, na swego rodzaju zapowiedzi GTA San Andreas, która mniej więcej objaśnia no, to, jak doszło mniej więcej do wydarzeń właśnie z San Andreas. Była ogólnie taka zajawka, chyba trwała ona 15 czy 20 minut i pokazała mniej więcej, co się działo przed wydarzeniami, które obserwujemy teraz w tym momencie w grze. Nie, może kiedyś znajdę to w necie i wam podlinkuję albo coś, żebyście mogli to zobaczyć i dowiedzieć się co nieco na temat tego wszystkiego, co tam się dzieje. Dobra, gra nam każe jeszcze trochę podlecieć, także, o, dobra, jest dobrze. Kurde, i teraz tutaj trochę mam problem z tym równym poziomem lotu, bo tak to Dodo ma cały czas tendencję do tego, żeby lecieć tak trochę bardziej w górze. O, to jest nasz transport. Dobra, zawracamy i... Dobra, dajmy się może trochę wyprzedzić i... Dobra, gdzie teraz? Gdzie jest ten samolot? Byleby nie zgubić samolotu. O, dobra, jest! I czy się uda? Bo teraz to był ten najgorszy element, w sensie dolecieć do tego samolotu, złapać go i przelecieć przez ten okrąg. Ale widzę, że chyba się zbliżam do tego okręgu, także jest dobrze. Czyli chyba nie będę miał jakichś specjalnych problemów, jeśli chodzi o zaliczenia teraz tej misji. No dawaj, potrafisz. Dawaj, Dodo, lecisz, potrafisz, jeszcze troszkę... Yes! Dobrze, za pierwszym razem, że nie muszę się z tym użerać. I teraz patrzcie, jaka akcja będzie. No normalnie, czujecie? Just cause normalnie. I co? Nie spodziewaliście się mnie? Co? Jak teraz będziecie cwani? Okej, dobra, gdzie jest... Wow! Dobra, może jakiś heading powstać, albo coś w tym stylu? No. Dobra, jest jeden heading, jest... Oż ty! Co to ma być zabawa w tego? Jezu! To mi przypomina trochę te zabawy w te... No, heada dostałeś! No, kolejnego heada dostałeś! Chyba, że tutaj są pojedyncze hitboxy. W sensie byli tacy leniwi, że ten... Że twórcy byli tacy leniwi, że nie chciały im się implementować odmiennych hitboxów. W sensie, że ten na głowę, ten na korpus, ten na nogi. CJ plecy! Dobra, udało się wyjść praktycznie bez szwanku z tego wszystkiego. No, to sprawa załatwiona. I lecimy na lotnisko z powrotem. Tylko teraz musimy jeszcze troszkę zawrócić i... O, dobra. Mamy już widok na morze, także wiemy mniej więcej, jak lecieć, żeby się nie rozbić. I przy okazji też będziemy widzieli mniej więcej, gdzie dokładnie ten... Gdzie dokładnie jest ląd. I z tego co pamiętam, to chyba chwilę polecimy, także... Nie, może jakieś szybkie cięcie albo coś. No dobra, mordeczki, to się szykujemy do lądowania. A to będzie raczej prosty element tej misji. Nic specjalnie trudnego, wystarczy tylko trochę zwolnić, obniżyć lot, ładnie wylądować, tak żebyśmy wylądowali kołami i w miarę prosto! No dobra, trochę krzywo tam... Trochę krzywo wylądowałem, ale najważniejsze, że nie rozbiłem samolotu. To jest plus i... Wow! Dobra, co jak to, ale Salvatore płaci 15 tysięcy za misję i co możemy teraz zrobić? Możemy na przykład spróbować wylądować na pasie Strip, w sensie na tym głównym bulwarze Las Venturas. Ale czy chcę to robić? Nie, chyba nie. Chyba nie będzie aż takiej konieczności. Albo tutaj wylądować. O! To będzie. Nie, dobra, jednak nie. Cofam, wycofuję się z manewru. Wycofuję się
Wow, dobra, potrącimy tutaj jedną rzecz, tutaj drugą i... Dobra, zostawmy... I telefon. Carl, you get that dossier? Yeah, I got the files. What you want me to do with them? We need to meet up someplace quiet and take care of things. There's a ghost town, Las Brujas in the Devil's Castle. You know it? Yeah, I'll find it. I know you will. I'll see you there. Carl. Okej, okay, czyli po tej misji dokładnie ta misja ostatnia dla tępnego się nam odblokowuje. Dobra, ale to zrobimy sobie dopiero w następnym odcinku, moi drodzy. Także no co, dziękuję wam serdecznie za uwagę. Ja pewnie nagram jeszcze jeden odcinek i już sobie tam będziemy zajmowali się tematem tej misji. Także... A no tak, ZR-350 mogę sobie eksportować przez doki wschodniego basenu. Także myślę sobie, że... Ktoś się chyba ma jakiś problem. I już nagle nie ma problemu. Patrzcie, jak się nagle uspokoił. Dobra, moi drodzy, także ja lecę pojechać tam na miejsce i się widzimy w następnym odcinku już wypełniając ostatnią misję dla Tempenego. Także ja wam serdecznie dziękuję za uwagę, to był GTA San Andreas, ja jestem Recek, trzymajcie się i czołem! Oczywiście pożegnać się musiałem, więc wiecie, dlaczego troszkę zwolniłem, and shit. Dobra, trzymajcie się, papa. Pa.